Witam wszystkich na moim kanale. Dawno nie było w sumie odcinka, 4, może 5 dni, ale bardziej bym obstawiał 4, nawet nie patrzyłem kiedy. Dzisiaj sobie kontrolnie dopuścimy tą oto samicę i tą tutaj, nowozelandzkie białe, do tych samcy z dołu. Pierwsze dopuszczanie ich było 2,5 tygodnia temu, ale jak wiecie, mówiłem, że no szału nie było, moim zdaniem nic się wtedy nie wydarzyło. Bo nawet samce się nie chciały walić. Drugie dopuszczanie było 2 tygodnie temu. Wtedy już było trochę lepiej. Wywaliły się po 2 razy może, po razie. Obstawiam, że po 2 razy z tego, co dobrze pamiętam. No i to było 2 tygodnie temu, więc sobie dzisiaj sprawdzimy, czy no, będą agresywne do samca, czy po prostu no nic się nie udało i dopuścimy je dzisiaj ponownie. I będziemy czekać kolejny miesiąc za wykotem. Niestety, ale musimy zakończyć odcinek dzisiejszy, ponieważ chciałem włożyć samicę do samca. Podnoszę ją i zauważyłem, że od dołu jest we krwi, już takiej zaschniętej bardziej, więc musiało się to wydarzyć, jak byłem w szkole. Chociaż tutaj krew jest bardziej świeższa. Tutaj leżą 2 albo 3 takie w pół rozwinięte, można powiedzieć, młode. A z tyłu leży młody, większy już trochę od tych. No i krew tam, sporo tego. Nie wiem, co się naprawdę stało. Będziemy tutaj patrzeć. Zobaczymy, co się z nią stało. Czy poroniła, czy co. A ja się z wami żegnam. Zapraszam was na kolejne filmy. Najprawdopodobniej jutro coś nagram. Żeby nie było. No i do następnego filmu. Cześć.